Cześć załoga, z tej strony to zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przybudowy. Tym razem pod swoje skrzydła bierzemy Legię Warszawę i kto z Polski bardziej nie potrzebuje przebudowy jak Legia Warszawa? Legia Warszawa, która miała być potęgą, która zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów te 5 lat temu miał być wyznacznikiem poziomu Legii Warszawa. To miał być zespół, który miał być oparty na młodych polskich zawodnikach, na paru doświadczonych, klasowych zawodnikach i cały czas bić się o jakieś trofea. W narodzie może im się udało, choć nie zawsze. Pamiętajmy, Piast Gliwice, ale przeważnie jednak to mistrzostwo zdobywali. Ale jednak, patrząc na to, jaki poziom prezentuje w Europie, to jednak nie pokazuje swojego możliwe bardzo dużego potencjału jednak jako klub. Mają, wydaje mi się, naprawdę dobre struktury, tylko potrzebują osoby, które to poukłada. Potrzebują trenera, którego aktualnie mają, bo dla mnie Michniewicz jest dobrym trenerem, oraz potrzebują osobę, dyrektora sportowego, który będzie miał wizję, jak zbudować ten zespół. Trener ma budować, ma dawać swoje propozycje, ma także mówić, jakich zawodników chce na poszczególnych pozycjach, zrobić listę, a dyrektor sportowy ma postarać się odpowiednich zawodników ściągnąć do tego składu. W tym momencie Legia jest naprawdę w bardzo złej sytuacji. No i zobaczymy, jak to wyjdzie przynajmniej za rok. Zobaczymy, jak tutaj. Ja mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał, że zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał po więcej materiałów. I mam nadzieję, że dobijemy do 800 łapy w górę. Mam naprawdę nadzieję, że dacie radę i każdy z was kliknie właśnie tą łapkę w górę, żeby jak najbardziej wypromować ten film oraz gdzieś tam, żeby inni ludzie także zobaczyli ten kanał. My wygraliśmy Mistrzostwo Polski, dawno już nie było 30 meczów tylko w danym sezonie, co nie? Przyzwyczailiśmy się, że jest ta runda mistrzowska oraz spadkowa, a tutaj okazało się, że jest tylko 30 spotkań oraz to, że zagramy w finale, wielkim finale Pucharu Polski i to z dosyć zaskakującym przeciwnikiem, uważam, bo z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia, która nie radziła sobie najlepiej w tym sezonie, ale jak okazało się, postawiła wszystko na jednej szali i zagrała dosyć dobrze w każdej rundzie Pucharu Polski i awansowała do finału. Zobaczymy, czy Legia Warszawa, czyli aktualny i były mistrz Polski, da radę i wywalczy Puchar Polski po wielu latach chyba, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, kiedy Legia po raz ostatni zdobyła właśnie Puchar Polski, a jak możecie zauważyć, gram w ustawieniu 4-3-1-2. Wydaje mi się, że może coś takiego Michniewicz proponować do Legii, ewentualnie 4-1-4-1. I takie formacje właśnie chciałem ustalić tutaj. My zremisowaliśmy w 50 minucie z Jagiellonią, ale na szczęście dla nas Rosołek, który wszedł z ławki rezerwowych, dał ten impuls w ataku i daliśmy radę pokonać Jagiellonię Białystok 2-1. 119 minuta była przełomowa w tym spotkaniu, no i Jędrzejczyk, to on podniesie Puchar Polski. Szczerze mówiąc, chciałem dać Arturowi Borucowi opaskę, ale zapomniałem niestety przed symulacją dać. No i niestety to nie on będzie podnosił ten zwycięski puchar. Ale na szczęście Artur Boruc nie kończy kariery, więc zostanie jeszcze na jeden sezon. Svensson to jest zawodnik kapitalny, naprawdę polecam wam do kariery. Patrząc na to, ile ma cech, a ma naprawdę dużo tych cech, i patrząc na jego potencjał, może być kapitalnym zawodnikiem. Nasz pierwszy sezon, 11 bramek, 4 asysty w 29 spotkaniach. Nie jest jakoś rewelacyjnie, ale jest naprawdę solidnie. Kapuska naprawdę dobrze się rozkręcił jako środkowy pomocnik. Zrobiłem wszystko, żeby z lewego skrzydła zrobić z niego środkowego pomocnika, lecz wydaje mi się, że kolejny sezon to już będzie spokojnie zawodnik ofensywny jednak, jako ten SPO, a postaram się kogoś właśnie zakupić do środkowej linii pomocy, ale także wydaje mi się, że będziemy potrzebować delikatnego wzmocnienia jednak w defensywie, ale na początek atak Świderski. Sprzedałem praktycznie wszystkich moich napastników, którzy byli tutaj w Legii. Postawiłem na swoje wybory i wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobrze. Świderski, który w tym momencie jest rezerwowym w Grecji, z tego co się nie mylę, ale wydaje mi się, że za niedługo będzie pierwszym wyborem. Ale jednak aktualnie nie grał. Po drugie, chciałem bardzo tego zawodnika, bardzo go lubię i uważam, że ma naprawdę duże umiejętności piłkarskie. Kupiłem także paru fajnych zawodników, zwłaszcza ten czeski obrońca naprawdę świetnie wygląda i może być bardzo dobrym przyszłościowym obrońcą. Bardzo fajnie rozwija się także Wieteska, co mi bardzo zaskoczyło, bo to nie był mój pierwszy wybór. Praktycznie pierwszy sezon grał Piątkowski, zakupiony z Rakowa Częstochowa. Młody, utalentowany zawodnik, gdzie Michniewicz go zna i wydaje mi się, że to może być transfer, który
kiedyś będzie do Legii Warszawa, że właśnie ten środkoobrońca, który ma całkiem dobre wyprowadzenie piłki i całkiem nieźle się ustawia, oczywiście popełnia jeszcze błędy, bo jest młodym zawodnikiem, można mu wybaczyć, ale wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku, zwłaszcza to wyprowadzenie piłki jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, jak na polską ekstraklasę. My zagraliśmy w grupie H, niestety zajęliśmy ostatnie miejsce, zdobywając 2 punkty, ale na szczęście dla nas zdobyliśmy mistrzostwo kraju. Bardzo duże zaskoczenie po pierwszej rundzie zrobiła Warta Poznań, która zajmowała 3. miejsce, a później zajęła 5. I tak to był bardzo dobry sezon dla tej drużyny z Poznania. My wygraliśmy Puchar Polski 3-1 z Górnikiem Zabrze. Górnik Zabrze, który mógł być ciężkim naszym rywalem, patrząc na to, że Brosz próbuje zmienić ich DNA, ich filozofię, zagrać bardziej ofensywnie oraz dosyć dużym pressingiem na całym boisku, może być to kiedyś klub, który naprawdę może walczyć o mistrzostwo kraju. Nie teraz, ale patrząc na to, że jednak opiera się na młodych polskich zawodnikach, to wydaje mi się, że w pewnym momencie naprawdę to, co próbuje w tym momencie Brosz stworzyć, może dać nawet mistrzostwo. Jak możecie zauważyć, Kapustka został naszym kapitanem w tym sezonie. Wydaje mi się, że Michniewicz po raz kolejny mógłby zaufać temu zawodnikowi i dać mu opaskę kapitana. Zawodnik, który umie przemawiać, zawodnik, który ma doświadczenie. Oczywiście nie wyszła mu kariera poza granicami naszego kraju, ale poczekajmy, zobaczmy, jak rozwinie się w Legii Warszawa. Zakupiłem bardzo doświadczonego bramkarza z tego powodu, że Artur Borut odszedł. Potrzebowałem paru wzmocnień, żeby jednak powalczyć o Ligę Mistrzów. Teodorczyk miał mi dać jakoś z ławki rezerwowej, bo Rosołek miał bardzo duże wahania formy. Makowski miał być uzupełnieniem do środka pola. I troszkę brakuje mi potencjału Listkowskiego. Listkowski to miał być taki zawodnik, który miał mieć spokojnie 75 overalla, miał być lepszy od Silisza, miał dyktować tempo rozgrywania akcji, miał być takim Karolem Linettim, troszkę gorszej wersji, ale niestety tak się nie wydarzyło. Ten zawodnik nie miał aż takiego dobrego potencjału, ale zaskoczył mnie Pestka za to, który dosyć fajnie się rozwija. Zwłaszcza w tym roku widać, jak ten potencjał dynamiczny bardzo skacze. Grasz mniej, osłabia ci się potencjał, grasz więcej, grasz lepiej, zwiększa ci się potencjał. Ale nawet jak będziesz pierwszym wyborem, ale źle przez trenera, czyli przeze mnie, wybrane będą treningi, nie do końca zawodnik może się sprawdzić, zwłaszcza że ten zawodnik miał cały czas złą formę i gdzieś tam nie mógł wykorzystać swojego potencjału. My zajmujemy 1. miejsce, a w grupie I zagraliśmy na przykład z Chelsea, Anderlechtem oraz drużyną z Rumunii. Zajęliśmy niestety 4. miejsce, ale powalczyliśmy tylko 3 punkty straty do 2. miejsca. Szkoda, bo chciałem awansować, to był mój cel na ten sezon, wyjście z grupy. Ale jednak, co roku graliśmy, niestety przegraliśmy Ligę Mistrzów o 1 bramkę i to w samej końcówce z drużyną ze Szwajcarii, więc bardzo pechowo, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. My jeszcze zdobyliśmy mistrzostwo oraz Puchar Polski. Tu możecie zobaczyć wszystkie transfery tego sezonu. Dużo także zawodników za darmo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę, że zasubskrybujecie ten kanał po więcej materiałów oraz wrócicie tutaj w tą sobotę o godzinie 19, bo będzie kolejny materiał, tym razem z piłkarskiego agenta. No i mam nadzieję, że Wasz wybór, który jest na Discordzie, zachęcam, bo na Discordzie wybieracie, które drużyny przebudowujemy, ale także postacie do takich serii jak kariera zawodnika, piłkarski agent, powiedzmy, bardziej lepsza nazwa, oraz kariera trenera. Tam wybieracie. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał jeszcze raz. No i cześć, miłego wieczoru.